Pierwszy, miłość od pierwszego wejrzenia. Widzisz tam tego przystojniaka? On nie jest zbytnio przystojny. Mi chodzi o tego wysokiego, tego błękitnego wilczka. A, no to ładny jest. No. Dziewczynę? No, dziewczyna, no ładna. Ale ty wiesz, o którą mi chodzi? No, o tą żółtawą. Nie, chodzi mi o to. O tą z brązowym, taki szary brąz. A, no ładne są. Dobra, wiesz co, ja muszę już lecieć. Wow, ona nie jest ładna. Ale tamta żółta też jest okej. Okay. Czy ja mówię do toalety? Dobra, zaczynam być nienormalny przez tą miłość. Zaraz będzie dzwonek. Przepraszam, przepraszam. Uważaj jak chodzisz, ale nic się nie stało. Sorry. O niech, moja gadka chyba się nie udała. Ona była do... majtek. Nawet gadam głupoty z tej miłości. Chyba muszę się odkochać. O, hej. My się... no wiesz... Co? Pocałowaliście? Nie, wpadliśmy na siebie... Nie, tylko wpadliśmy na siebie i on powiedział sorry, ja powiedziałam uważaj jak chodzisz, no ale sorry. No i później... Och, odbiegłam. Na pewno teraz mnie nienawidzi. Nigdy się we mnie nie zakocha. Oj, przestań już, nie przejmuj się tak tym. Kurczę, wpadł na ciebie jakiś, nie wiem, coś nie umie chodzić czy coś, nie przejmuj to się. To ja na niego dokładniej wpadłam. Aha, no to zmienia to perspektywę. Tak, to ja nie umiem chodzić, dzięki. No, poczekaj. Ta lekcja zbiorowa z klasą pierwszą D. No. No, było super i ten chłopak. Ej, no ten i... w niebieskim? No tak, ale... Ale widziałam, że się strasznie gapił na tą dziewczynę, tą taką kotkę, tą taką w tych ciemnych włosach. Strasznie się na nią gapił. Moja przyjaciółka. Naprawdę myślisz, że tak się na nią gapi? Tak, to było widać. Robił do niej takie maślane oczy. Mogę się założyć, że się w niej zakochał. Okej, okay, to... Chociaż trzeba przyznać, jest naprawdę śliczna. Ale ta jej koleżanka żółta też. Jest naprawdę... One obie są... Roza? Tak. Tak, Roza. Ona jest zawsze taka miła i pomocna. No ale dobra, może już chodźmy, bo nikogo już nie ma na korytarzu, tylko my zostałyśmy. Chodź. Okej. Okay. To przyjdziemy sobie i wypijemy jakąś herbatkę czy coś. Hej. Cześć, Daisy. Co tam u ciebie? Dobrze. Co mi chciałaś powiedzieć? Chciałam ci powiedzieć, że chodzą plotki, że ten niebieski się w tobie zakochał. Dzisiaj na lekcji zbiorowej robił do ciebie takie maślane oczy. To nieprawda. Wszyscy zawsze plotkują i tak dalej. On na pewno się we mnie nie zakochał. Chciałabym. Bo jestem twoją przyjaciółką. Nie, naprawdę, sama się tego dzisiaj dowiedziałam, nawet tego nie widziałam, to powiedziała moja przyjaciółka. A ta taka króliczka żółta? Tak, Kate. A, Kate, no tak. A wiesz, jak się on nazywa? Nie bardzo. A tak, Christian, przypominam sobie. O, jakie ładne imię, co nie? Ale mój chłopak ma ładniejsze. A ty masz chłopaka? No... Nilsa? Tak. Mam pytanie, a... To na pewno ty o tym słyszałeś, czy to sobie wymyśliłaś? Powiedz szczerze. Ja naprawdę słyszałam to od mojej przyjaciółki. Okej, okay, wierzę ci, przepraszam, po prostu aż w to nie wierzę. Pa, 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 pa. Pa. Rozłączyłam się. O, jak się cieszę, nie wierzę. Oj, przepraszam, kotku. Chyba zaraz zepsuję mój cały pokój. No nic, strasznie się cieszę. Drugi odcinek pojawi się już niedługo na naszym kanale. Pa, pa! Buziaki!